W dniu dzisiejszym jesteśmy na terenie gospodarstwa rybackiego w Sławie, gdzie realizujemy już co prawda od kilku lat o podobnym charakterze ćwiczenie dla służb ratowniczych. Jest to de facto takie specyficzne ćwiczenie, bo związane jest z działaniem i na wodzie, i na lądzie. Zaginione dziecko, działania na wodzie, tak to nim jest ćwiczenia. Te działania poszukiwawcze będą prowadzone zarówno na akwenie jeziora Sławskiego, w wybranych miejscach, jak również w obszarze tutaj. Tak się fajnie składa, bo mamy obok park niejako graniczący z jeziorem, więc będzie udawał ten park obszar leśny. Scenariusz dzisiejszego ćwiczenia polega na tym, że na terenie tutaj ośrodka przyjechało wypoczywać dorośli ludzie wraz z dzieckiem. No i to małoletnie dziecko gdzieś się po prostu zagubiło. I przez numer 112 zostaną powiadomione Komenda Powiatowa Policji w Schowie, czyli zgodnie z powiatowym planem zarządzania kryzysowego siatką bezpieczeństwa. Instytucją wiodącą jest właśnie policja w tych działaniach. No i zostanie zawiadomiona Komenda Powiatowa Policji o tym fakcie. No i powiadomiony pan starosta Wschowski, gdzie został zwołany zespół zarządzania kryzysowego. Pan starosta zadecydował, że tutaj się zbieramy i tutaj będzie całe centrum dowodzenia i rozpoczynamy akcję poszukiwania tej zaginionej osoby. W międzyczasie ratownicy, którzy będą patrolowali Jezioro Sławskie, natkną się na zastawione przez kłusowników sieci. Też uda się, powiedzmy sobie, ująć tych sprawców, tych zastawionych sieci, tych kłusowników, bo będą przemieszczali się po jeziorze skradzioną łodzią. Bo oczywiście myślę, że uda się tutaj, na pewno się uda odnaleźć to zaginione dziecko, gdyż gdzieś tam, powiedzmy sobie, będzie schowane w jednej z jednostek pływających, które tutaj są przechowywane na terenie bazy tego gospodarstwa rybackiego. No i później będzie jeszcze podsumowanie tego ćwiczenia, omówienie ćwiczenia z udziałem pana starosty Wschowskiego, wszystkich kierowników służb, które w dniu dzisiejszym biorą udział w tym ćwiczeniu, i organizatorem jest starosta Wschowski, Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego, Komenda Powiatowa Policji we Wschowie. W ogóle zgodnie, jak już mówiłem, z siatką bezpieczeństwa powiatowego planu zarządzania kryzysowego w tego typu działaniach instytucją wiodącą jest policja, natomiast starosta Wschowski jest koordynatorem działań wraz ze swoimi, że tak powiem, siłami, środkami. No i pozostałe służby, które będą w dniu dzisiejszym uczestniczyły w ćwiczeniu, będą spełniały rolę współdziałającą. Też jest to bardzo ważny element tego typu działania, gdyż współdziałanie poszczególnych służb, sposób komunikowania się jest bardzo, bardzo istotny, gdzie powiedzmy sobie w grę wchodzi czas, a tutaj mając na uwadze jeszcze małoletnie dziecko, gdzie jest mocno zestresowane i nie wiadomo, co się stało z tym dzieckiem, czy został porwany, czy samowolnie gdzieś się oddalił, czy się utopił, no nie wiemy, prawda, po prostu zaginęło, nie? I musimy teraz zdiagnozować sytuację. A kto bierze udział? No to jak już powiedziałem, starostwo powiatowe, powiatowa komenda, Komenda Powiatowa Policji we Wschowie, biorą ponadto udział służby związane z wodą, czyli WOPR, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Ratownictwo Wodne Sława. Biorą też tutaj komendanci Straży Miejskiej, znaczy Straż Miejska i ze Sławy, i ze Wschowy, Straż Rybacka, Straż Leśna, Ochotnicza Straż Pożarna ze Sławy. Tutaj też należy wspomnieć o panu burmistrzu Sławy, który też tutaj angażuje się w to ćwiczenie i aktywnie uczestniczy. No i oczywiście gospodarz tego obiektu, czyli gospodarstwo rybackie w Sławie.